Państwa, otwieram 36. sesję Rady Gminy Las. Na podstawie listy obecności stwierdzam pełnomocę do obrad na 15 radnych, 13 radnych obecnych. Tak, zapewne pani Cajskiej, pan Tylka docierają do nas przez korki z Łódkowem. Mamy przed sobą porządek sesji i proszę, czy są wnioski do zmiany porządku sesji. Pan Andrzej Rakowski. Proszę Państwa, w punkcie 20 zaproponowałem do porządku podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty. To był projekt sesji majowej przesunięty na obecną, ale jeśli Państwo spojrzą na piątą stronę protokołu naszego, tam przy dyskusji na ten temat pan wójt przekonywał, że powinna być 25%, jeśli mówili o 20%, mieliśmy otrzymać dodatkowe wyliczenia, ale ponieważ osoby, które za to odpowiadają, są na zwolnieniach lekarskich, nie zdążono tego zrobić. Komisja w porozumieniu z panem wójtem na swoim posiedzeniu jednak właśnie zaproponowała, żeby przesunąć ten projekt uchwały na następną sesję. Dobrze, za chwilę będziemy głosować. Kto jeszcze ma? Proszę, pan wójt. Chciałbym złożyć wniosek o wykreślenie z porządku obrad uchwały oznaczonej w projekcie porządku obrad numerem 29 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodowych na terenie gminy Suchy-Las. Wpłynęły wnioski w tej sprawie do urzędu. Chcielibyśmy to jeszcze raz Państwu w nowej wersji przedstawić z nową propozycją w dwóch wariantach na kolejnej sesji. To jest wniosek pierwszy. Wniosek drugi. Chciałbym zaproponować przesunięcie punktu numer 16. Podjęcie sprawy uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej jako pierwszy punkt po przerwie. Przed planami, tak. W związku z tym, że jest to oś dzisiejszej tej części po przerwie, tej drugiej części, jest to uchwała, która powinna być w sposób szczególny uzasadniona, przedstawiona. A poza tym poinformowaliśmy również media regionalne o tym fakcie i jeżeli by się takowe pojawiły, po prostu żeby nie Państwo, którzy dojadą, nie musieli czekać do realizacji tego punktu. Taka jest moja propozycja. Czy jeszcze są propozycje? Nie. W takim razie, kto z Państwa jest za wyłączeniem z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości wyników udziału? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto z Państwa jest za wyłączeniem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Suchy-Las? Kto jest za wyłączeniem? 13. Nadal 13. 13. Cajska nie brała udziału w głosowaniu. Jeszcze nie brała udziału w głosowaniu. W takim razie, kto z Państwa jest za wnioskiem wójta, aby w porządku sesji obecny punkt numer 16, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego, wstawić w miejsce zaraz po przerwie, czyli po części absolutoryjnej. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.
14 radnych za przesunięciem porządku sesji obecnego punktu, czy byłego już punktu numer 16. Dobrze. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem w całości proponowanego przez nas porządku sesji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 13, 14. 14 radnych za nowym porządkiem sesji. I jeszcze sprawy formalne, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Skulasy. Mamy protokół, słucham wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Kto ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu z 35. sesji Rady Gminy Skulasy? Raz, dwa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 radnych za, jednogłośnie. I przy okazji gratulacje dla osoby piszącej, albo uznanie dla osoby piszącej protokół. Przechodzimy do części absolutoryjnej, proszę Państwa. Punkt numer 4. Przedstawienie sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu za rok 2012. Proszę, kto z Państwa zabiera głos, pan wójt. Proszę Państwa, tradycyjnie pozwolę sobie ten punkt otworzyć, mówiąc, iż zgodnie z naszą tradycją, nie tylko do pana przewodniczącego, ale do wszystkich z Państwa wysłaliśmy obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za w roku 2012, za rok 2012. Jednocześnie wnioskując do Państwa, by uznać to za przedstawienie sprawozdania. Wiem, że we wszystkich komisjach było to szczegółowo omawiane, więc nie chciałbym jakby z tego sprawozdania powtarzać tez, które są Państwu znane. Chciałbym skupić się tylko i wyłącznie na najistotniejszych sprawach, które dotyczą trudnego budżetu w 2012 roku. 22 grudnia, kiedy uchwalany był budżet naszej gminy, skromniejszy niż wtedy zakładaliśmy, bo budżet ten nie przewidywał dotychczasowej dynamiki, która charakteryzowała budżety w naszej gminie. Nikt nie przypuszczał, że to wykonanie będzie jeszcze trudniejsze niż to założenie z 22 grudnia. Przypomnę tylko, że wykonaliśmy budżet ponad 3 miliony niższy w dochodach od planowanych dochodów wtedy, zwiększając wydatki o 1 000 000 złotych. Jednocześnie w trakcie wykonywania tego budżetu wspólnie w ramach zmian tej uchwały musieliśmy wielokrotnie podejmować decyzje, które tworzyły pewną dysproporcję, aczkolwiek były ogólną tendencją na rynku samorządowym. Myślę tutaj o pogłębiających się różnicach między wydatkami czy ilością środków przeznaczonych na inwestycje, a ilością środków, które potrzebne są na obsługę bieżącą gmin. Faktycznie tych środków jest, mówię o środkach inwestycyjnych, tych środków jest mniej, ale też chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że wydatki bieżące, które ponosimy jako gmina, są naturalną konsekwencją właśnie tej pierwszej polityki i nigdy nie będzie odwrotnie, nigdy nie będzie inaczej. Jeżeli mówimy o
realizacji planu inwestycyjnego, w ślad za nim zawsze pójdzie konieczność ponoszenia wyższych wydatków na obsługę tego, co realizujemy. Inną sprawą jest struktura tych bieżących wydatków. Tutaj oczywiście nasza wspólna rola, żeby dbać o to, aby wydatki bieżące były racjonalne, były celowe i nie tworzyły niepotrzebnych kosztów, które mogłyby jeszcze bardziej pogłębić i zagrozić, pogłębić te wydatki bieżące i zagrozić na przykład temu, co jest celem nadrzędnym, a celem nadrzędnym będzie dla nas zawsze nadwyżka operacyjna. I faktycznie wydatki inwestycyjne zmniejszyły się, biorąc już w tej chwili, sumując nie tylko inwestycje, ale koszty remontowe, bieżące, naprawy i tak dalej, jest to ponad 10% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast warto spojrzeć na to przez pryzmat dochodów, znowu wracając do dochodów. I znowu w zasadzie moglibyśmy mówić o jakiejś takiej tendencji ogólnej, która i w naszym powiecie, i w kraju, i w regionie, i w kraju jest niestety niekorzystna dla samorządów, zwłaszcza dla samorządów gminnych, które mają zdecydowanie trudniejszą sytuację, ponieważ dochody samorządów gminnych składają się w dużej części, tak jest nadal u nas, z pewnej działalności operacyjnej, czyli musimy tworzyć dochody z majątku, musimy szukać alternatywnych sposobów zdobywania środków do budżetu, w mniejszej części bazując na subwencjach i dotacjach. A to właśnie dochody z majątku, jak Państwo wiecie, planowane już od 2 lat, niestety nie są realizowane w takim zakresie, jaki sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Rok 2012 to zaledwie 24%, niecałe 24% wykonania dochodów w tym zakresie. I problem ten, jak Państwo doskonale wiecie, jest przeniesiony na rok 2013. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zrealizować lepiej te dochody, ale sytuacja na rynku nieruchomości, krótko mówiąc, temu nie sprzyja. A jest pewna granica, poniżej której zejść nie można. Ale chciałbym wrócić do roku 2012. Rok 2012 to również utrata dochodów w tych obszarach, gdzie do tej pory te dochody były bardzo dobre. 1 000 000 zł mniej z udziałów w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe. Ponad 1 000 000 zł mniej z podatku PIT i CIT. Zresztą do tej pory jeszcze, nie, już mamy to, ok. Z PIT i CIT. Podatek od środków transportowych. W stosunku do najlepszego roku 2010 roku, proszę Państwa, dzisiaj wiemy, że mamy mniej o 3 000 000 zł. Do najlepszego roku 2010. Jeżeli byśmy to porównali do 2011, no to 10, 11, 12 daje pewną tendencję. Mamy stały spadek około 10 do 15%. No największy spadek był 2010, 2011, porównując te 2 lata. No oczywiście wiemy, że jest to wynikiem skorzystania z tej formuły, z której my przez wiele lat korzystaliśmy przez miasto, i zastosowanie metody najniższej stawki jako wabika dla inwestorów, którzy korzystają, rejestrując pojazdy w danej miejscowości. Oczywiście staramy się i w pierwszym, i w drugim przypadku
robić wszystko, żeby odwrócić tą tendencję. No, akurat na CIT i PIT nie mamy większego wpływu tych pozostałych. Staramy się z jednej strony zbywać nieruchomości. Ogłaszamy, jak Państwo widzicie, cały czas przetargi, rokowania. W jednym przypadku rokowania przy dużej działce przyniosły efekt. Mam nadzieję, że kolejne działania też pozwolą zbyć nieruchomości, które są własnością gminy. W przypadku podatku od środków transportowych cały czas jesteśmy w kontakcie ze starostwem. Niezależnie od tego, jak Państwo wiecie, jako gmina przeznaczamy środki na promocję gospodarczą przy wykorzystaniu firm leasingowych, czy wspólnie z firmami leasingowymi. I jestem przekonany, że to 9 milionów z haczykiem, które mamy, w jakimś stopniu też pewnie jest efektem tego, że my z tymi firmami jesteśmy cały czas w bliskiej relacji i te firmy cały czas na naszym terenie są. Ja wierzę głęboko w to, że ta tendencja się kiedyś odwróci i wrócimy do tych 12 milionów rekordowych. Czy nastąpi to w tym roku, czy w następnym, nie wiem, ale będziemy robili wszystko, bo te działania przyniosły jakiś efekt. Te działania przyniosły jakiś efekt. Trzy największe firmy wprost wyraziły zainteresowanie dalszą współpracą i tak zwaną promocją leasingu w gminie Suchy Las. Oczywiście, proszę Państwa, w wydatkach cały czas niemałą pozycją u nas są środki, które przeznaczamy na odszkodowania. Na odszkodowania, myślę tutaj o odszkodowaniach, które płyną wprost z realizacji artykułu 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarce gruntami, przepraszam. Czyli to, co my jesteśmy zobowiązani jako przejmujący z mocy ustawy pasy drogowe płacić byłym właścicielom za przejście na majątek gminy tych nieruchomości. Paradoksalnie, kiedy mówiono, że plany miejscowe są najbardziej słusznym, prawidłowym rozwiązaniem w gospodarce przestrzennej, a korzystanie z przepisów pozwalających na realizację inwestycji od tych małych, najmniejszych, aż po duże z instytucji warunków zabudowy, nie ujęto tego, że właśnie realizując z planu miejscowego podziały i dalej inwestycje, wpadamy jakby w tą konieczność rozliczania się z byłymi właścicielami za pasy drogowe. Cały czas twierdzę, że plan miejscowy, oczywiście pomimo tego, co powiedziałem, plan miejscowy jest najwłaściwszą formą gospodarowania przestrzenią. Przykładem jest ostatnia nasza dyskusja i decyzja Rady w sprawie planu miejscowego dla terenu obok osiedla poziomkowego. Tych 4 hektarów po firmie Pepsi Cola, które można by oczywiście rzucić na pastwę procedowania w zakresie wydania warunków zabudowy i nie płacić tam za ewentualne pasy drogowe. Natomiast wiemy, że inwestor wtedy korzystałby z odniesienia do osiedla poziomkowego. Wybraliśmy inną drogę, planu miejscowego, nawet za cenę, ja podaję to jako przykład oczywiście, jako przykład. Pójście drogą planu miejscowego, tak aby w sposób racjonalny, w pewnej dyskusji publicznej, politycznej, wynegocjować dla tego terenu jak najlepszą funkcję,
a nie tylko spoglądać przez pryzmat, a lepiej nie zapłacić odszkodowania i wydać decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu prawdopodobnie do osiedla poziomkowego. I tutaj jest cała tajemnica, albo realizować przepisy ustawy i planu miejscowego jako prawa miejscowego, albo puścić wszystko na żywioł i nie mieć kłopotów w cudzysłowie, z odszkodowaniami. Dlatego, tak jak powiedziałem, jestem zdecydowanie za tym, aby robić plany od małych aż po duże i ponosić konsekwencje zgodnie z przepisami ustawy, w tym odszkodowania. Niestety, jest to kilka milionów złotych rocznie. Przed nami kolejne drogi do uzbrojenia, ale też kolejne pasy drogowe do odszkodowania. I ten element w środowisku, które się rozwija, w miejscowościach, które się rozwijają, będzie jeszcze przez kilka lat pewnie nieodłącznym tematem, który będzie wpisany w budżet. I musimy się po prostu, my, nasi sąsiedzi również mają podobne problemy, już nie wspominam o mieście Poznaniu, który płaci również o wiele większe pieniądze za te odszkodowania, ale no, jest to gdzieś wpisane w system prawny i tego się po prostu nie uniknie. W system prawny i automatycznie w budżety naszych gmin. To też spory wydatek, a każde odszkodowanie, każde powstanie drogi to, jak Państwo jako doświadczeni samorządowcy wiecie, kolejne wydatki, poczynając od tych, których nie widać, myślę tutaj o uzbrojeniu technicznym, kończąc na tych, które służą naszym mieszkańcom, zapewniając komfort, mówię o nawierzchniach, o oświetleniu. Ale przecież nie będziemy się na artykuł 7 obrażali ustawy, to są nasze zadania. Trzeba to jakoś racjonalnie poplanować w ramach takich budżetów, jakie po prostu mamy do dyspozycji. Proszę Państwa, chciałbym też zwrócić uwagę na, mówiąc o tych wydatkach bieżących, już teraz odchodząc od tej twardej materii, o konieczności utrzymania, już nie mówię o bieżącym utrzymaniu dróg, bo ta zima nas więcej kosztowała niż zakładaliśmy pierwotnie, ale chcę szczerze Państwu przypomnieć, że zakładaliśmy sobie, że zima będzie lżejsza. Stąd te planowane wydatki na okres zimowy były odpowiednio niższe, bo sobie założyliśmy, że ta zima nie będzie ostra. No niestety okazało się, że pogoda nie wpisała się w nasze planowanie budżetowe. I musieliśmy dwukrotnie podwyższać budżet. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu powiedzieć, nie ma, nie odśnieżamy. To są nasze zadania. Ale chcę też powiedzieć o wydatkach, proszę Państwa, które namawiałbym, żebyśmy wszyscy odczytywali pozytywnie. Nie mówiąc o wysokości środków, ale o tym, że tworzymy pewne relacje. Myślę tutaj o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach, o klubach, o działalności społecznej, środowiskowej, młodszych, starszych. To wszystko, proszę Państwa, jest zupełnie inne w naszej gminie dzisiaj niż było 10 lat temu, gdzie tych organizacji mieliśmy kilka, gdzie wszystko było na zasadzie uznaniowej. Ja liczyłem w 2004 roku, proszę Państwa, to było bodajże 7 albo 8 pozycji. Dzisiaj jest ponad 30 różnego rodzaju relacji, gdzie my poprzez konkursy, poprzez granty, poprzez nieraz dofinansowanie bezpośrednie z promocji, ale na zasadach uzgodnionych na wniosek wspomagamy działalność naszych organizacji. I to oczywiście też powoduje wzrost kosztów w odniesieniu do tych lat, o których mówiłem, pięciokrotny, ale to tworzy też, jak Państwo na pewno sami potraficie ocenić, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach, w życiu tych organizacji, będąc członkami tych organizacji, tworzy pewien
klimat środowiskowy, jestem przekonany, że warto właśnie w to inwestować, bo to tworzy pewną taką integralność lokalną. Nie mówię teraz o kwotach, bo rozmawialiśmy nawet dzisiaj o konieczności zmodyfikowania polityki w tym zakresie, ale myślę, że to będzie nadal polityka prostowarzyszeniowa, prorozwojowa w tym zakresie na terenie gminy Suchle. Ale oczywiście spowodowało to zdecydowanie więcej wydatków. Proszę Państwa, na koniec chciałbym odnieść się do również takiego znanego nam wszystkim zjawiska, no, spowolnienie gospodarcze. Czy u nas odbiło się na sytuacji budżetowej, czy też nie? To jest bardzo ciekawe, ale nastąpił wzrost zaległości podatkowej, zwłaszcza niestety w grupie osób fizycznych. Oczywiście to też może mieć związek ze spowolnieniem gospodarczym, z trudniejszą sytuacją firm. Pamiętajmy, że w suchym lesie nie działa pięć wielkich korporacji, pięć wielkich fabryk, tylko działa ponad 2000 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I często problemy, o których rozmawiamy, są wynikiem trudniejszej sytuacji tych przedsiębiorców, naszych lokalnych, małych czy średnich przedsiębiorców. My oczywiście jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podejmować działania służące, no, lepszej ściągalności, windykacji. I takie działania są podejmowane przez odpowiedni referat Wydziału Finansów. Niestety coraz częściej przychodzą informacje, czy to od komornika, czy od samych podatników, od komornika brak możliwości, od podatników proszę o umorzenie albo rozłożenie na raty. Natomiast co jest pozytywne, to, że ilość przedsiębiorców, mamy stały podgląd dzięki systemowi, który w tej chwili istnieje, a wykorzystywany jest przez referat administracyjno-gospodarczy. Mamy sytuację względnej stałości, jeżeli chodzi o ilość wyrejestrowanych do ilości rejestrowanych. To jest aspekt pozytywny. Mamy, teraz się odnoszę do wyników. Mamy drugi w kraju w tej chwili 3,02% przyrost. To jest liczone przez gazetę Newsweek i Forbes dla rankingu, który był ogłoszony w zeszłym miesiącu. Czyli po gminie Lesznowola mamy drugą pozycję, jeżeli chodzi o stabilność, bo to 3% to nie jest jakiś oczywiście boom, ale pokazuje to, że jest przewaga jednak tych rejestrowanych nad wyrejestrowanymi podmiotów gospodarczych liczonych na odpowiednią ilość mieszkańców. Lesznowola, Suchy Las, Sopot, bo Sopot jest w naszej grupie. Sopot jest w naszej grupie, to jest do 50 tysięcy mieszkańców. I trzy gminy jeszcze z naszego powiatu na marginesie jest. Tarnowo, Podgórze, Kórniki i Kórnik. To daje jakąś nadzieję, że będą powstawały miejsca pracy, że poziom bezrobocia przez to będzie nadal odpowiednio niski. No i siła nabywcza, ta lokalna, będzie też na odpowiednim poziomie, co pozwoli na rozwijanie koniunktury wewnętrznej, a tym samym wpłynie to na wysokość podatków, a z tego podatku będziemy mieli swoją część.
Tak więc, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć w ten sposób, że 2012 był pewnie jednym z gorszych. Pewnie jednym z gorszych, jeżeli chodzi o wyniki, nawet w stosunku do bezpiecznie przewidywanych przez nas wyników finansowych, które zakładaliśmy w 2011. Mam nadzieję, że 2013 będzie inny, a kolejny, pamiętając o tym, że wchodzimy w obszar działania nowej ustawy o finansach publicznych, która akurat dla nas jest korzystna, mam nadzieję, że to będzie lepszy rok. Pozostałe informacje, jeżeli Państwo pozwolicie, to w trybie zapytań i odpowiedzi, też Pani Skarbnik przekaże też tą część, która jest w wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja dziękuję bardzo. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Sokola za rok 2012. No rozumiem, że to było łącznie omówione, czyli 4-5 za nami. Punkt 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Pani skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, uchwałą numer SO 954/51 przez 20/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami gminy Suchlar za 2012 rok. Skład orzekający wyznaczony zarządzeniem nr 7/2013 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku w osobach: przewodnicząca Aldona Pluska, członkowie Leon Pałecki i Karol Chyra. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 i 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 267 ustęp 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, wyraża o przedłożonym przez wójta gminy Suchy Las sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok opinię negatywną w części dotyczącej przekroczenia ustawowego wskaźnika, o którym mowa w artykule 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W pozostałym zakresie opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchy Las w roku 2012, przedłożone tutejszej Izbie w dniu 26 marca 2013 roku, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwalaną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera część opisową i tabelaryczną. W części opisowej zawarł informacje o wykonanych dochodach i wydatkach, przedstawił realizację przychodów i rozchodów. Dochody przedstawiono według źródeł w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto w formie zestawień oraz diagramów przedstawiono zmiany w planie dochodów i ich wykonanie. Wójt przedstawił również stan zaległości podatkowych oraz działania podjęte w celu wyegzekwowania należności. W części obejmującej wydatki wójt omówił plan wykonania i procent ich wykonania w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Część tabelaryczna prezentuje m.in. dochody w pełnej szczegółowości, wydatki bieżące w pełnej szczegółowości, wydatki majątkowe w pełnej szczegółowości oraz w podziale na realizowane zadania. Dotacje i wydatki na zadania zlecone, dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, wykonanie dochodów i wydatków unijnych, w tym zmiany w planie, opis stanu zobowiązań, wykaz realizowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wieloletnich programów. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi określone w artykule 267 ust. 1 punkt 1 i artykuł 269 ustawy o finansach publicznych. Z przedłożonego tutejszej Izbie sprawozdania wynika, że w roku 2012 dochody wykonano w wysokości 90 788 422 zł 11 groszy, co stanowi 91,53% planów, w tym dochody bieżące w wysokości 87 333 155,52 zł, co stanowi 96,86% planów, dochody majątkowe w wysokości 3 455 266,59 zł, to jest 38,27% planów.
Wydatki wykonano w wysokości 102 239 186 zł i 69 groszy, co stanowi 90,95% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 91,6% planu, wydatki majątkowe wykonano w 89,31% planu. Dochody bieżące przekraczają wysokość zrealizowanych wydatków bieżących, tym samym wypełniono wymóg przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet gminy za budżet 2012 roku zamknął się deficytem w kwocie 11 450 764 zł 58 groszy. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 314 102,59 zł, uzyskała przychody ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 7077 zł, wyemitowała obligacje w wysokości 14,5 miliona, dokonała wykupu obligacji samorządowych w wysokości 1,5 miliona, spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 4 151 421 zł. Dane te potwierdza sprawozdanie RBNDS o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Na podstawie sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji skład orzekający ustalił, że zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych i pożyczek i kredytów na koniec roku 2012 wynoszą 60 574 930 zł. Złotych 62 groszy, co stanowi 66,72% wykonanych dochodów, to jest przekracza dopuszczalny próg wyznaczony przepisami artykułu 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Powyższe jest podstawą do zaopiniowania przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Suchy Las za 2012 rok negatywnie w tej części. Przekroczenie ustawowego wskaźnika wynika m.in. z ujęcia w trakcie roku zobowiązań z tytułu umów zaliczonych do kategorii kredytów i pożyczek zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz niskiego wykonania planowanych dochodów majątkowych, w odniesieniu do którego wójt zawarł wyjaśnienie w przedłożonym sprawozdaniu na stronach od 19 do 23. Mianowicie w 2012 roku planowane dochody majątkowe ogółem w wysokości 9 028 180 zł wykonano w kwocie 3 455 266 zł 59 groszy. To jest 38,27% planu. Powyższe może wskazywać na brak realizmu w planowaniu niektórych dochodów budżetowych. W dalszej kolejności skład orzekający wskazuje, że w sprawozdaniu, iż ze sprawozdania budżetowego RB28S wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 10 302 106 zł 58 groszy i jest przedstawiona tabela wynikająca ze sprawozdania RB28, która zresztą też jest w sprawozdaniu opisowym i poniżej jest informacja. Skład orzekający przeanalizował te zobowiązania i też odniósł się do zweryfikowania przez pana, znaczy do uzasadnienia przez pana wójta w części opisowej podania podstaw prawnych do zaciągania zobowiązań i to są zobowiązania wynikające z paragrafu 11 uchwały budżetowej z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu. Wójt samodzielnie określono sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, to była kwota 3 milionów złotych i jednocześnie w wieloletniej prognozie finansowej Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których kwoty przekraczają ponad rok budżetowy, których realizacja jest niezbędna do funkcjonowania jednostki, jak również do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikających z WPR. W odniesieniu natomiast do stanu zaległości, w dochodach, w podatkach należy wskazać, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku notuje się ich wzrost. W przedłożonym sprawozdaniu wójt omówił zagadnienia związane ze wzrostem zaległości, w tym działania związane z ich windykacją.
Również skład orzekający stwierdza, że wystąpiły w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań i również wójt zamieścił wyjaśnienie w przedłożonym sprawozdaniu dotyczące wyżej wymienionych wydatków. W przedłożonej przez wójta informacji o stanie mienia komunalnego zawarto dane wymagane przepisem artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i podpisane przewodnicząca składu orzekającego pani Aldona Pruska. Dziękuję pani skarbnik. Punkt 7. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Suchlas. A ta informacja została państwu przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tam ktoś to traktował tam. Informacja o stanie mienia. Informacja o stanie mienia równi się do. W związku z tym, chyba że są pytania? Aha. Punkt 8. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchlas. Proszę pani przewodnicząca. Komisja rewizyjna bardzo szczegółowo przeanalizowała wszystkie uchwały związane z zmianami budżetowymi z planowaniem budżetu. Trwało to kilka posiedzeń i nie będę tutaj powtarzać słów pana wójta i pani skarbnik. To, że gmina przekroczyła próg ustawy o finansach publicznych, to próg zadłużenia, to nie miało wpływu na wykonanie budżetu. Budżet został wykonany jak planowano, w miarę posiadanej do wysokości posiadanych środków, więc w związku z tym komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok ubiegły. I ja jeszcze mam tutaj opinię RIO. Może ja usiądę, będę łatwiej czytać. Przechodzimy do kolejnego punktu. Mhm. Jeszcze chyba, że ktoś ma jakieś pytanie. Głos ma pani przewodnicząca. Przechodzimy do punktu 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Uchwała numer SO 0955/53/20 przez 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchlas w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Suchlas z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 7 przez 2013 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 w osobach przewodnicząca Aldona Pruska, członkowie Leon Pałecki, Aniela Michalec. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchlas o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012 wyraża następującą opinię. W przedłożonej przez przewodniczącego Rady opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchlas z dnia 28 maja 2013 o budżetu w roku 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2012. Z uzasadnienia opinii wynika, że komisja rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi wykonania budżetu gminy Suchlas uchwałą numer 16 przez 136 przez 2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchlas za rok 2012, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wyżej wymienionym sprawozdaniu.
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale z dnia 23 kwietnia 2013 wyraził o przedłożonym przez wójta gminy Suchy-Las sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 opinię negatywną w części dotyczącej przekroczenia ustawowego wskaźnika, o którym mowa w artykule 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pozostałym zaś zakrył się opinię pozytywną z uwagami. Na podstawie sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji skład orzekający ustalił, że zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 wynosiły 60 574 930 zł 62 grosze, co stanowi 66,72% wykonanych dochodów, to jest przekracza dopuszczalny próg wyznaczony przepisami artykułu 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 85 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Odnosząc się do powyższego, w przedłożonej opinii komisja rewizyjna stwierdziła, iż przekroczenie ustawowego wskaźnika spowodowane było obniżeniem kwoty planowanych na początek roku 2012 dochodów gminy Suchy-Las o kwotę łącznie 3 726 794 zł. Przy planowaniu budżetu wskaźnik zadłużenia wynosił 58,85%. Trudności ze sprzedażą gruntów spowodowały konieczność zmiany planu w tym zakresie uchwałą 24/220/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 o kwotę 6 149 629 zł. Straty tej nie udało się wyrównać dochodami z innych źródeł. Komisja rewizyjna stwierdza, iż przeanalizowała podjęte w trakcie roku budżetowego działania wójta zmierzające do ograniczenia zadłużenia polegające m.in. na ograniczeniu deficytu budżetowego i uchyleniu wcześniej podjętych uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek oraz ograniczenie zaciągania nowych zobowiązań. W zakresie deficytu gminy komisja skonfrontowała dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu z zapisami księgowymi, wydruk obrót i sald syntetycznych budżetu i stwierdziła pewne zgodności. Komisja rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących wykonania budżetu gminy stwierdziła, że budżet wykonano z należytą starannością. Zadania określone w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej zostały wykonane rzetelnie i prawidłowo do wysokości posiadanych środków finansowych. W konkluzji dokonanej oceny komisja rewizyjna jednogłośnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2012 wójtowi gminy Suchy-Las. Skład orzekający wyraża opinię, że wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchy-Las w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Suchy-Las wykonania budżetu za rok 2012 został uzasadniony. Przewodnicząca Adamowska. Dziękuję. Ocena pracy wójta, ale również komisji rewizyjna w tym roku pozytywna. Otwieram punkt numer 10. Dyskusja. Proszę. Pan wójt. Proszę Państwa, oczywiście w żaden sposób nie mam prawa kwestionować tej syntetyki, którą przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, a komisja potwierdziła to, albo można odwrotnie powiedzieć, w zależności od którą opinię się RIO zczytuje. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć oczywiście, że to są liczby nie kłamią. To są sprawy oczywiste, ale i Regionalnej Izby Obrachunkowej, i Ministerstwo Finansów, i różne korporacje samorządowe, i komentatorzy, którzy są z boku, mówią oczywiście, czym jest dług dla samorządu, który ma na przykład nadwyżkę operacyjną, jakiś potencjał, a czym jest dług dla samorządu, który takich możliwości nie ma. Ja tylko chciałbym przytoczyć, proszę Państwa, w lutym, żeby pokazać jakby to, co RIO pisze w opiniach, bo musi tak pisać. Ale chciałbym też Państwu powiedzieć to, co pisze RIO o sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o podatek janosikowy. W lutym bieżącego roku Kolegium Izb Obrachunkowych
opiniując społeczny projekt ustawy o zmianie ustawy, a zwłaszcza artykułu 29 ustawy o finansach publicznych, tak zwanego Janosikowego, wskazywało, że wszystkie samorządy płacące ten podatek charakteryzują się wysoką dynamiką i bardzo stabilną sytuacją finansową. Biuro Poznańskie, pisząc komentarz dla stworzenia opinii KIO na potrzeby tej ustawy, napisało, że gmina Suchy Las, sytuacja gminy Suchy Las jest jako wieloletniego płatnika tego podatku jest stabilna i daje pełną gwarancję płatności zobowiązań na rzecz budżetu państwa. W zależności kto pyta, taka jest odpowiedź. Jeżeli pyta szef, minister finansów, czy Suchy Las będzie płacił, to pani prezes mówi, tam jest tak dobra sytuacja, że nie ma panie ministrze żadnych problemów. Oni to 10 czy tam 11, ile się płacimy? 12. Oni będą płacili, bo oni mają sytuację finansową bardzo dobrą. I nie ma żadnego ryzyka, że gmina Suchy Las nie zapłaci podatku jawiskowego. Chcę tylko pokazać, że z jednej strony jest twardy przepis, jest artykuł 170-235, a z drugiej strony jest ta budżetowa rzeczywistość nie tylko nasza, ale również budżetu państwa, na który się składamy, płacąc podatek, wszyscy podatek. Płacimy co miesiąc milion złotych. Tak. Czy w takiej sytuacji, panie wójcie, ja wiem, że jest przepis sztywny, narzuca nam, że musimy płacić to janosikowe, ale w takich sytuacjach, jeżeli gmina, no, jak w obecnej naszej sytuacji, nie możemy dodatkowych dochodów uzyskać poprzez sprzedanie niektórych nieruchomości, czy nie ma możliwości zwolnienia nas z tego podatku? No, proszę Państwa, i Parlament, i Trybunał Konstytucyjny, pamiętajmy, że po tym nieudanym, bo nawet nie udało się zmodyfikować artykułu 29, bo nie mówimy o likwidacji, bo solidaryzm międzygminny, on jest wpisany, jest zgodny z Konstytucją. Pytania tam były stawiane, zwłaszcza przez gminy warszawskie i województwo mazowieckie, czy nie można zmodyfikować sposobu naliczania tego podatku. A już ostatecznym takim wariantem było przyjęcie rozwiązania regionalnego, czy nie można w ramach regionów. A jak Państwo wiecie, żaden z tych nie znalazł uznania. Sprawa jest nadal otwarta, bo sprawa tego podatku janosikowego nadal jest otwarta, niemniej Trybunał orzekł w pierwszym swoim wyroku o zgodności i sposobu naliczania i samej istoty tego podatku. Oczywiście jest to zobowiązanie, jedno z podstawowych, które musimy realizować. Nie ma możliwości, żeby się uchylać, broń Boże, bo Państwa by to nie dotyczyło, ale ja od razu miałbym dyscyplinę finansową, gdybym się spóźnił z tym przelewem dla ministra finansów, ponieważ od razu naliczane są z automatu chyba, tak? Tak. Odsetki, a odsetki to jest dyscyplina finansowa, więc to jest jakby trwałe zobowiązanie priorytetowe. Jeszcze, ja nie kwestionuję, że to jest niezgodne, że w takiej sytuacji, jeżeli my mamy braki w swoim budżecie, chociażby była możliwość chociażby zawieszenia, generalnie. Państwa, dopóki są inwestycje, dopóki jest obsługa, dopóki są, nie wiem, wydatki ponoszone na wszystko, na działalność rady, na to te można zlikwidować, ale tego się nie zlikwiduje. Dziękuję. Kto dalej? Rozumiem, że wójt tak szczegółowo omówił sytuację budżetową bieżącą w nawiązaniu do ubiegłorocznej, że co, nie ma pytań? Dalszy? Jest okej, okay, tylko janosikowe jest nie okej. Okay. Jeszcze raz proszę powiedzieć, że janosikowe jest nie okej, okay, ale była akcja chyba przez marszałka Struzika prowadzona, nie? Z województwa mazowieckiego i angażował posłów, ale posłowie no, nie wyrazili woli. Nasi posłowie, jak faktycznie, nie będę się tym podejrzewała.
można powiedzieć, czego nie wyrazili, ale nie zgodzili się na to, żeby... Zawsze łatwiej łupić bogatych i przekazywać biednym, niż bogaci sobie mają żyć za swoje, a biednym nie dawać. No bo tam to jest bardziej nośne w znaczeniu politycznym, a jak wiecie, w Sejmie wygrywa polityka, a nie racjonalne myślenie. Przynajmniej tak to jest przekazywane też przez media. Wszystko, co Sejm robi, jest złe, ale media szukują tylko sensacyjne informacje dla nas nośne. Wtedy wszystkie media krajowe, szczebla krajowego, obojętnie z pod jakiego znaku, wszystkie eksploatują jeden temat. Taki temat Janosikowego był eksploatowany przez te media, ale nie udało się, mimo poparcia i szerokiej dyskusji na ten temat, nie udało się nawet zmodyfikować przepisów, żebyśmy chociażby tak jak mówił, w zakresie regionu sobie pomagali. Lub o obniżeniu tej stawki. Wiadomo, że ta stawka, ta wysokość podatku janosiowego nie będzie mniejsza, bo sytuacja budżetowa państwa polskiego nie jest dobra. To dalej. Dziękuję. Zamykam punkt numer 10, dyskusja. I proszę Państwa, przechodzimy do uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze ma pytania? Nie mam, widzę, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 36/345/2013 Rady Gminy Suchara z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnastu radnych za, jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały będzie oznaczony numerem 346, jeżeli zostanie podjęty. Ktoś w tej sprawie jeszcze, na koniec, resumę, podsumowanie tej części sesji i sprawozdanie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 36/346/2013 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15 radnych za, jednogłośnie udzielono absolutorium wójtowi gminy za poprzedni rok. Gratulacje. Jakaś wypowiedź? Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za wspólną pracę w 2012 roku nad wykonywaniem, tak jak wcześniej wspomniałem, chyba najtrudniejszego budżetu. Pewne trudności dopiero oczywiście można ocenić z perspektywy czasu, czyli z perspektywy mijającego roku 2012, ale Państwa poparcie jest tym bardziej dla mnie ważne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, 10 minut przerwy.